Jezu, co ty robisz? No nie bój się. Gdzie jest ten pająk? Aaaa, no weź! Faraon idzie, ja go nie zatrzymam. Idzie w moją stronę. Idzie wariacik. Dobra, moja kochana, jak ci się podoba moje terrarium? Co jaja robisz? No chodź! Nie. Moi drodzy, dzisiaj postanowiłem, że nagram dla was taki informacyjny odcinek, gdzie pokażę wam, gdzie znajdują się wszystkie bossy oraz NPC-ty, u których możemy kupić egzotyczne przedmioty. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego w tym filmie, to oczywiście strzelajcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A zaczynamy od pana Fundamenta, który jest, no, niestety już zniszczony do połowy. Pan Fundament, moi kochani, znajduje się dokładnie tutaj w tym miejscu, na schronieniu. I możemy od niego kupić granaty uderzeniowe oraz beczkę osłony i zwiadowca burz, czyli egzotyczną snajperkę. On oczywiście może chodzić po różnych budyneczkach, więc jeżeli byście szukali jakiegoś egzotycznego przedmiotu, no to właśnie tutaj. Lecimy dalej, moi kochani. Kolejny NPC znajduje się na tej wyspie i jest to pan Przybysz, u którego też możemy kupić kilka ciekawych rzeczy. Między innymi snajperkę hukową. Jest to snajperka, którą strzelamy i lecą z niej lepy, czyli czepiaki. Dodatkowo możemy też kupić tutaj granat uderzeniowy oraz aktywować szczelinę, dzięki czemu od razu sobie możemy lecieć w inne miejsce na mapie. Ahoj! Lecimy do kolejnego NPC-ta, który znajduje się w tym miejscu. Ja niestety nie mam jeszcze odblokowanej tej miejscówki, bo na normalnym meczu nie przyleciałem tutaj i mi się nazwa nie odblokowała, więc wam nie powiem, jak się nazywa ta nazwa. Mam znaki zapytania, a jestem w laboratorium bojowym. I tutaj mamy, proszę państwa, pana naukowca. Pan naukowiec, u którego też możemy kupić zwiadowcę burz, czyli tą samą snajperkę, co u innego członka siódemki, czyli u Przybysza. I możemy też się upewnić, gdzie będzie przyszły krąg burzy. Lecimy dalej. Na przytulnym przylądku, czyli dokładnie tutaj, znajdziemy dowódczyni drużyn przytulanek, która nam sprzedaje, uwaga, uwaga, przytulanka, egzotyczny tropiciel, ale patrzcie, jaki bóg. A dobra, już jest ok. Przez chwilę wyświetlała mi się snajperka. Jest to USP, dzięki któremu jak strzelimy jakiegoś przeciwnika, podświetla nam się, gdzie on jest. Możemy też kupić oczywiście tutaj zdalne, odpalane ładunki oraz możemy wynająć przypulanka. A, bo to jest Deadpool, skin Deadpoola, przepraszam. Lecimy dalej. Jesteśmy, moi kochani, na kolejnej miejscówce. Też wam nie powiem, jak się nazywa ta miejscówka, bo też mam znaki zapytania. Jak widzicie, u góry w tym budynku znajduje się kolejny NPC, a w środku jest pan Brat Bao, u którego możemy kupić sobie złotą pompę, siorborybkę albo snajperkę łowcy. Więc, moi kochani, tutaj, jeżeli ma ktoś z was 250 golda, może od razu lecieć i sobie kupić taką pompicę na dzień dobry, więc na pewno jest to mega, mega lucik. Więc jeżeli was stać, no to polecam każdemu pana Bao. Na lepkim lasku, moi kochani, też na nas czeka NPC. Dokładnie w tym miejscu, ten budyneczek, jest to pan Guako. I u pana Guako możemy sobie kupić beczkę osłony, pistolet osobisty albo krąg burzy. Nie wiem, czy przypadkiem ta broń nie jest w rotacji i ona się nie zmienia co jakiś czas po prostu na jakiś inny niebieski item. Ale jeżeli polecimy do pana Guako, mamy pieniążki, możemy sobie coś kupić i przy okazji możemy otworzyć skrzynkę, z której leci zawsze jakiś niebieski itemek. Więc polecam ten domeczek, bo jest naprawdę OP. Tak jest, panie Guako. My lecimy dalej. Nie wiem, czy każdy z was wie, ale na daily, na tym budyneczku, znajduje się pan Bananiarz. I u pana Bananka, pana Skórka, mam taki zarąbisty, zobaczcie, pokoik w bananki. Nie no, i to jest neon niby, tak? Ciekawe, czy to w nocy świeci. Mi się wydaje, że to świeci. Jeżeli widzieliście ten neon świecący w nocy, dajcie znać w komentarzu. A u pana Skórka możemy kupić tak, snajperkę hukową, egzotyczną, zdalnie odpalane ładunki oraz med mgiełka. A jak uderzymy pana Bananka, co się stanie? Wyciąga broń i nas bije, tak? Do widzenia. O kurde, ja z panem tutaj nie chcę walczyć. Nara! Jesteśmy, moi drodzy, na słodkim skrzyżowaniu. Tutaj musimy uważać, bo jeździ tutaj patrol czołgiem urojonego reżimu. Ta miejscówka dokładnie jest w tym miejscu, jakby ktoś nie wiedział. I urzęduje tutaj, proszę państwa, pan Śmietankowiec, u którego możemy kupić beczko osłony, pistolet osobisty na chwilę obecną oraz możemy się przebrać za rekwizyt. No i generalnie też polecam tą miejscówkę, bo rozwaliłem tutaj podłogę i tutaj stała też mityczna skrzynia, więc jak latacie na tą miejscówkę, czyli na słodkie skrzyżowanie, to latajcie na ten domek. Możecie sobie kupić albo coś u śmietankowca, albo wypadnie wam właśnie taki lucik,
jak tutaj. Lecimy, moi drodzy, teraz na kamieniste kino, niegdyś karkołomne kino, do pana Naleśnika. Pan Naleśnik, moi kochani, znajduje się dokładnie w tym oto miejscu, na kamienistym kinie, czyli w tym miejscu na miejscówce, i u niego możemy kupić jakiś legendarny przedmiot, tylko że w tym momencie go tutaj nie ma, bo on raz na jakiś czas się respi, akurat teraz mi się nie zrespił podczas nagrywania tego odcinka. Też tutaj jest ulepszona skrzynia, więc każdemu polecam, jeżeli latacie na kamieniste kino, no to właśnie tą lokalizację lećcie do tej małej bazy, zawsze ogarniecie sobie jakiś fajny ludzi. Odpaliłem mecz customowy, ponieważ nie wszystkie NPC-ty się respią w laboratorium bojowym, więc wam pokażę, gdzie od razu lecieć na Tilted Towers. Jeżeli lecicie na Tilted Towers, lećcie od razu do pokoju pana Pomidorka, który znajduje się na drugim piętrze. Tędy. I tutaj macie zawsze super skrzyneczkę oraz możecie coś od niego kupić. Mamy pana Pomidorka, siema. Możemy kupić czterotaktową snajperkę łowcy, beczkę osłony oraz szczelinkę. No i mamy tutaj, patrzcie, jaką kozacką skrzynię. A z tej skrzyni zawsze poleci jakiś fajny itemek. Tak samo było w przypadku pana Naleśnika, ale niestety on tam się nie respił. A zobaczmy, co wypada z pana Pomidora. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Dwie bronie wypadły. Dziwne. Jeżeli zastanawialiście się, gdzie jest agent Jones, to ukrywa on się na tej górce w tajnej bazie. Siema Jones, agent Jones ma rifta na plecach i możemy u niego kupić oczywiście snajperkę hukową. Możemy go wynająć sobie za 100 golda, no i aktywować szczelinę. Pewnie tą, którą on ma na plecach. Jeżeli sobie zejdziemy na dół, no to mamy tutaj 3 zarąbiste skrzynki, więc polecam tutaj każdemu latać. Jest to naprawdę mega fajna miejscówka, gdzie wyjdziecie na pewno z kozackim lootem. Kiedy zabijemy Jonesa, to wypadnie pewnie pistolet z niego. Nie, wypadają 2 itemy. Pistolecik oraz AK. Lecimy dalej. Jesteśmy, moi kochani, na Jonesowisku. W tym oto miejscu, w tym domku ukrywa się NPC. Odejdź mi z tym workiem. U niego możemy kupić, moi drodzy, medkita, granat uderzeniowy oraz egzotyczną dubletówkę. Bardzo fajna broń, tylko trzeba umieć nią grać. Kiedy przejdziemy się dalej, na tej samej miejscówce, to mamy kolejnego NPC-ta. W tym oto domku. Na mapie to jest tutaj. Jest to, moi kochani, Ludwik. Złaź na dół, Ludwik. I u Ludwika możemy kupić mięsko, beczko osłony oraz rytm, czyli też tą dubletówkę egzotyczną. W tym miejscu, moi kochani, raz na jakiś czas respi się nam mózgowiec, u którego za 400 golda możemy kupić pistolet z noktowizją. Jest z nim tylko jeden taki problem, że nie w każdym meczu on się pojawia właśnie w tym miejscu. A w tym miejscu raz na kilka meczy respi się Jonesy, u którego możemy kupić dubletówkę oraz C4. Bez najmniejszego problemu tutaj traficie, jest to miejscówka, gdzie znajdziecie takie siorby, więc warto tutaj lecieć. Dobrze, moi kochani, czas przejść do mitycznych bossów. Pierwszy mityczny boss znajduje się nad jaskinią dowództwa, w tym cepelinie. Uważajcie, uważajcie, bo jest on dosyć silny, więc pokażę wam łatwy sposób, jak go pokonać. Okej, wbijamy do środka. Najlepiej by było od razu wskoczyć tutaj na górę, otworzyć sobie skrzyneczkę. Pyk. Wow, złoty PM wypadł. I on gdzieś chodzi na dole. Poczekajcie, poczekajcie, gdzie on jest? On się teleportuje, więc uważajcie. I też ma takie właśnie ostrza jak Wolverine. To jest po prostu Wolverine, tylko że ulepszony. Teleportuje się jak Sloan i z niego wypada noktowizyjny pistolet, który jest mityczny, ale jakiś taki super OP nie jest. Nie za bardzo lubię nim grać, bo już go zebrałem parę razy. Karabin termiczny z szablozębnego mistrza łowów. I pokażę wam, jak on strzela. Chodźmy na jakiegoś bocika. Chodź tu, mordko. 32, 32. On chyba nawet nie wie, gdzie ja jestem, wiecie? W głowę bije 64. 64, no, tak jak mówiłem, nie jest to jakoś super niesamowita broń. No, ale dzięki tej broni widzimy fajnie przeciwników w nocy. 32, 32, 64, no, średnia bym powiedział. Kolejnym NPC, moi kochani, jest Gruby Gunnar, który jest w tym samym miejscu, co był w zeszłym sezonie. I wypada z niego mityk. Proszę bardzo. Mamy mityczny pistolet, maszynowy żądło Gunnara. No i oczywiście, teraz otwórzmy sobie safe i sprawdźmy, czy coś się zmieniło w środku. Mamy ulepszone skrzynie. Dropy zmieniły kolor na moro. Jesteśmy oczywiście w laboratorium bojowym, więc loot może się troszeczkę różnić. No i mamy 4 ulepszone skrzynki. Jak widzimy, nie ma tylko tutaj spłuczki, którą zawsze wychodziliśmy na górę. Jak wyjdziemy z groty i popatrzymy na prawo, zobaczymy wielkiego drilla. Koło tego wielkiego drilla znajduje się Sloan wraz ze swoimi pomagierami. Jeżeli ją pokonamy, no to, moi kochani, otrzymamy ostatni mityczny przedmiot. W środku też mamy ulepszone skrzynie, więc polecam tutaj latać. Fajna miejscóweczka generalnie to jest. Chodź, 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 Sloan, chodź. No i leży. I proszę państwa, strzelający krótką serią karabin napastnik Sloan, czyli AUK, powraca do gry. Bije po 54 w głowę. Korpus 36.
Mega fajna broń. Ja uwielbiam nią grać, więc wam też polecam. Jeżeli macie chwilę czasu, zabijcie sobie Sloan i będziecie mieli kozacką broń. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego w dzisiejszym odcinku, no to oczywiście strzelajcie łapeczkę w górę. Ja postaram się odpalić może dzisiaj jeszcze dla was live'a, gdzie sobie pogramy bez budowania wspólnie z widzami. No i zapraszam was jutro o godzinie 16 na mój nowy kanał Farelski, bo tam wlatuje jutro test różnych lifehacków z TikToka. Mega fajna zajawka mnie złapała na nagrywanie filmów na tamten kanał, więc wbijajcie jutro o godzinie 16. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, mordeczki. Yo!